Piłkarze Górnika Polkowice nie pozostawili cienia złudzeń GKS-owi Tychy. W drugoligowym meczu na stadionie przy Kopalnianej ekipa Dominika Nowaka wysoko pokonała rywala 4-0. Początek spotkania wcale nie zapowiadał wysokiej wygranej miejscowych. Sytuacji bramkowych było jak na lekarstwo. Oba zespoły walczyły w środkowej strefie boiska. Wszystko dobrze się układało do momentu dojścia do pola karnego. Potem brakowało ostatniego podania otwierającego drogę do bramki. Sygnał do ataku dał Salamoński w 29 minucie, uderzając minimalnie niecelnie z dystansu. W 32 minucie Kamil Wacławczyk trafił z dalszej odległości w poprzeczkę. W 36 minucie Górnicy nareszcie mogli się cieszyć z prowadzenia. Trójkową akcję opałacz Piotrowski-Grzybowski celnym strzałem zakończył ten ostatni. Po przerwie zielono-czarni zaczęli od mocnego uderzenia. Potężny strzał Piotrowskiego obronił jednak Suchański. To, co nie udało się w 46 minucie, wpadło w sieć 4 minuty później. Kolejną asystę zaliczył Piotrowski. Popularny Świrek zacentrował na dalszy słupek. Akcję zamknął Marek Opałacz i było 2-0. Na trzeciego gola trzeba było czekać zaledwie 8 minut. Trzecią już asystę zaliczył Piotrowski, a drugiego swojego gola w meczu strzelił Grzybowski. Wynik spotkania w 90 minucie ustalił Salamoński, pięknym strzałem z wolnego pokonując Suchańskiego. Wynik wysoki, ale mecz wcale nie był łatwy. Brawa dla chłopaków za zrealizowanie taktyki. Nie rzuciliśmy się na rywala, a systematycznie go wypunktowaliśmy i o to chodziło, mówił po meczu trener Górnika Dominik Nowak.